Cześć, witam was po raz kolejny. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż inny. Inny niż inny? Hej. Inny niż inne. Tak to miało być. W dzisiejszym odcinku będziemy razili się prądem, a dokładnie będziemy sprawdzali natężenie prądu w ogrodzeniach irlandzkich farmerów. A tak naprawdę to sobie ja robię oczywiście. Jestem na rybkach, niedaleko domu, na swojej lokalnej rzeczce. Zabieram się za szczupaki. Jestem tu już od godzinki. Coś tam złowiłem, troszeczkę wyjechało, zobaczycie na filmie. Mam nadzieję, że będzie coś jeszcze więcej. Zostało mi tylko jeszcze jakieś 2-3 godzinki. Zobaczymy. Jeżeli coś się uda, to będzie film. Jeżeli nie, to trudno. Sklecę coś z tego innego. Zapraszam was do obejrzenia. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie subskrypcję, łapkę do góry. A wkrótce będzie więcej filmów. Tak więc co? Łapię się za ogrodzenia. No poważnie, lecę do roboty. Pozdrawiam, miłego oglądania. Yo. No i co? I wziął. Słuchajcie, poczekałem chwilę, że odszedłem z drugiej strony i sieknął. Widzicie to? Widziałem go. Fajnie. Fajnie, fajnie. Chodź, chodź, chodź. Ale się oplątałeś, no ziomuś. Chodź, 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 tu się trochę podwinę. No chodź. O. Dobra. I mamy go. Ojejczyk, spokojnie, spokojnie. Wow! No i co? I mamy grubaska. Wow, ale fajna, gruba ryba. Widzicie, na co wziął? Na disco trauta od Jacka. Fajna, gruba rybka. Wow! Zaprezentuję ją jeszcze może w ten sposób. Fajna szczupaczek, nie wiem ile może mieć, około 80. Teraz damy mu buziaczka. Chodź, chodź, chodź. Damy mu buziaczka i go wypuścimy. Niestety muszę go tak. Poszedł. Poszedł. Fajny 80-taczek. Widziałem go jak wyszedł do wszędzy za pierwszym razem. Zakręciłem się i sieknął. Zobaczcie na co. Przynęta od Jacka Gornego, disco trout, niebieski. No i co? Pierwsza rybka, jakieś 20 minut na takiej rzeczce pięknej. Klimat jest. Czekamy na większe. Lecimy dalej. We'll be right back.
siedzi. Jest fajna ryba. Na disco pajka. Mamy metra chyba. Mamy metra. Wow. Czy wy to widzicie? Wow. Wyczekana ryba, ale mam podjarkę. Wow. Ale rybsko. Ale rybsko, stoi w nurcie. Najgorsze jest to, że jest strasznie wysoko tutaj. Wielka ryba. Ale jestem podjarany, ja cię kręcę, no. Mam ją! Wow! O kurde, nie podniosę jej. Mam ją! Mam ją! Ale rybsko, panowie! Ale rybsko! Zobaczcie, ja nie wiem, czy nie mam rekordu swojego. Wow! Piękna ryba! Zobaczcie, ale jestem podjarany na disco pajka od Jacka Gornego. Chyba słyszycie moje podjaranie. Jacek, mówiłem ci, że ten kolor, chciałem ten kolor, jest zarąbiasty, przyniósł mi piękną rybę. Dobra, słuchajcie, lecę ją szybko odczepiać. Odczepiam szybko rybę, zaraz wam ją prezentuję. Szybka akcja, trochę się zmęczyła, więc muszę zrobić to szybko. Mam w końcu, nie mogłem pobić przez tyle czasu. Jest zero, nawet tutaj mogę trochę cofnąć jeszcze. Od zera, pach, 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 nie przesuwamy. Lekkim wałkiem, 112, pobiłem swoje bibi, kurde. Na rzece, nie mogłem tyle czasu. Szybka prezentacja ryby, bo chcę, żeby wróciła do wody. Jest rekord. Poszła ryba. Ja cię kręcę. Mam nowe PB szczupaka po tylu latach. W końcu się przebiłem przez barierę 107. Dzięki wielkie. Jacek, super przynęta. Co ja mam powiedzieć? Jestem spełniony. Wypadł na 2 godziny na ryby, na 3. I mam rekord w końcu po tylu latach. Ja wiem, że wielu z was łowi większe ryby. Wiem, że dla wielu z was to nie jest wielki wyczyn, ale dla mnie jest to mój prywatny sukces. I tym się właśnie będę delektował dzisiaj. Jest! Wow! Cieszę się! Jak ja się cieszę, to... Wow! To jest nie do opisywania. Nie do opisania, przepraszam.
Wow, jeszcze raz wow, dobra. Przepraszam za to z wędkowania, ale najpierw zrobię sobie małą przerwę. Pozdrawiam.